Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale wraz z agenciorem. Siemaneczko, gościu Illumina, moi drogi. No i moi kochani, uwaga, uwaga, jest tutaj naprawdę wesoła nowina, ponieważ jak chyba każdy wie, ostatnio Abrador użył swoje własne miasto, które jest tak szczerze, tak bez beki, nie? Nie mamy żadnego pojęcia, gdzie jest, jak się nazywa, więc w tym odcinku polecimy sobie normalnie dobry, będziemy z nim o tym gadali, ponieważ skoro on ma jakieś swoje miasto, to musimy o tym wiedzieć oczywiście, musimy je uznać za legalne i musimy ogólnie tam, wiesz, może mu jakoś tam, wiesz, pomóc coś w tym stylu jednak, bo to w końcu jest ziomek, nie? Oczywiste, więc serio, dokładnie, więc w tym odcinku polecimy sobie dobrki, moi drodzy. I jeszcze na początku do odcinka napiszemy dla niego taką oficjalną wiadomość, że uznajemy jego miasto za legalne. Więc serio, w tym momencie, moi kochani, subujcie kanał, jest to bardzo ważne, nowe odcinki codziennie, więc tu jest sub po prostu niezbędny. I też bądźcie na live'ach codziennie o godzinie 18, mega polecam. A my chyba stary lecimy, ponieważ tu jest stary, bo będzie rozpraw do roboty. Więc po pierwsze, ty bym to info napisał, więc teraz sobie tak startujemy. Chcemy ty w ogóle stary ujął, wiesz, bo ty na pewno trzeba mówić, że uznajemy jako sojusznika, nie? Okej. Okay. Można tak powiedzieć. Gang USA oficjalnie uznaje miasto Abry za swojego sojusznika. Poczekaj, musisz jeszcze nazwę miasta napisać. Ale właśnie chodzi o to, że jeżeli nie znamy tej nazwy, nie, więc trzeba by się o niej też dowiedzieć. Bo on nie mówił nam stary, nie mówił faktycznie, nam. Faktycznie, faktycznie, dobra. Trzeba coś ogarnąć, okej. Okay. Będzie później można jeszcze napisać, dokładnie, czy coś, cokolwiek. Gangu USA oficjalnie uznaje miasto Abry za swojego sojusznika i oficjalnie oświadcza, że nie będzie, prowadził z nim działań wojennych. Dziękuję bardzo, ponieważ no stary, uznajmy, skoro gang polski przegrał, tak poniekąd uczciwie jednak, nie? To można stary po prostu uznać, że okej, Abra teraz jakoś tutaj próbuje ustatkować, więc będziemy po prostu dla niego tutaj sojusznikiem, nie? Więc czemuż by nie, mój drogi, więc teraz tylko sobie jakieś tutaj zgarnimy perełeczki i lecimy stary w kierunku centrum, bo tak się z nim mówiliśmy. Więc stary, mogę subujcie kanał, bocie na odcinku do końca, a my lecimy już w kierunku tutaj gangu polski, tego paskudnego ich miasta, które zostały zniszczone. Dobra, więc teraz styk. Okej, okay. To w ogóle jeszcze mamy, widzę, co czekajcie. Ło, tu powiem, że jest jeszcze śnieg. Ło, ciekawy, tu jest jeszcze śnieg. Też widzę draberka, widzisz go stary? Widzisz ej, go? Gdzie on jest? Tam sobie stary stoi, tam sobie o, stoi. O, ej, co? Skacze jakoś, no, czekaj. Już tutaj. Nie wiem, stary, ale to mi wygląda jakoś pułapkę, wiesz? Bijemy go czy nie? Nie mam pojęcia. Nie, ja bym go nie bił. Zobacz, on tak stoi w miejscu. Nie ma to bez nikogo innego na serwerze, ale to ej, a może podejdźmy, może o tym mówić? Ale od tyłu, stary, podejdźmy, co? Poczekaj, patrz. Ty widzisz, co on robi? Czym on jeździ? Co to jest za bryka? Ej, nie mam pojęcia, co się w ogóle dzieje. Nie, no to nie jest Cadillac. To nie jest Cadillac, no nie wiem. Jakiś europejski samochód? O nie! Siema, Abra, co to w ogóle jest? Kula hop, kula hop, 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 kula hop, kręcę, bo jestem krową i mam krowi tyłek, hula hop, 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 kręcę. Cześć, dobra! Hula hop, siema! Hop, 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 hop. O, co musimy słychać? Siema, niech żyje Ameryka! Ja jestem hula hopem teraz. Hula hopem, no powodzonka, no stary. Razem z krową. Słuchaj, niech żyje Ameryka, mamy dla ciebie bardzo ważną informację, Abra. Z tego z powodu, że założyłeś swoje własne miasto, dobra, mamy dla ciebie dobrą wieść. Nie, pierdoły, nie, to spadać, bo jestem nie zajęty. Po pierwsze, mówiłem, mamy dla ciebie hula hopem, mówiłem, że kręcę hula hopem, jestem zajęty. Mam dla ciebie starcze Ameryki. Przyjmij zajęty to jako jestem, no. Ale mamy dla ciebie ważną sprawę, Abra. Hop, bo jestem krową, hop, hop, o co tutaj, hula, mam krowi tyłek, hop, hop, hop. Nie, stop. Słuchaj, stary, z tego powodu, że tutaj oficjalnie jesteśmy jako dyplomacja USA, całych Stanów, stary, więc mamy dla ciebie tutaj bardzo ważną informację. Po pierwsze, bardzo prosimy, gadaj do łuski, nie ma czasu na wytłumaczenie. Dobra! Nie ma czasu na wytłumaczenie. Agent, chodź za nami może, chodź za nami, ale gdzie teraz płyniemy, stary? To gdzie jedziemy? Może tego twojego miasta byś nam je pokazał, byłoby spoko chociaż, co? Bo ale nawet nie wiem, gdzie ona jest. No tego twojego, co to tam mówił, że założyłeś, ale nie mam pojęcia, gdzie jest. Dobra, szybko, lecimy! Szybko, Agentix jest w łódce, okej, spoko, lecimy, szybko, ty tłumacz. Szybko wsiadaj. On już jest w łódce, skocz na nią, Agentix, szybko, skocz na nią. Dobra. Gdzie my jedziemy? Do twojego miasta chyba, nie, czy nie? Musimy... Ale jakiego miasta? No pokaż na swoje miasto, no mówisz, że założyłeś własne miasto! Czemu? A, no tak, Lodolandię. Lodolandię, okej, okay, dzięki, że mówisz, dobra. Gangu jest oficjalnie uznaje... Gdzie, w jakim biomie się znajduje Lodolandia? Lodo... Czekaj, ja pewnie Lodolandia... Na mi się wydaje, że na w pustyni, wiesz, ale nie ma pewności. Dokładnie, na pustyni, lecimy na pustynię. Dobra, gości, agent jest w tej wódce, a więc spoko. A skąd wiedzieliście? No tak zgadywałem, wiesz, myślę, żeby się udało. Agent, masz jakąś łódkę? No nie za bardzo. To szybko, ale... skop pomost, szybko, skop pomost. Zrób sobie szybko. O, zrób sobie szybko. Tu masz drony, więc spoko, lecimy, moi drodzy. Dobra, i teraz ja nie wiem, czy wiecie, uwaga, uwaga, mam swojego Instagrama fangu. Mega polecam, nazywa się on Elviso Podłoga. O, to jest po prostu follow, moi drodzy. Niezbędny, więc mega polecam, stery, to oczywiście w opisie. Pozdrawiamka. Okej, agenty, chcecie tam w ogóle kolego idzie, co? Powiedz mi, jak ci idzie. Bardzo dobrze. Ale mi się kręci w głowie, ej nie, Aberka, nie. Przehamuj troszkę, przehamuj. Czy Lodolandia jest na pustynię? No tak, tak, więc agentyk czeka nas daleka mówi droga pewnie. No dokładnie, no lecimy tak, na Lodolandię. A to jest mega daleko? Ja mogę wam wait! Co? Ja mogę wam pokazać miasto. Tak, i co?
Ale co jak wy je zaatakujecie jako Gun Quest, no? Ale właśnie o to chodzi, że my tutaj jako oficjalna dyplomacja, głównie z Stanów Kalifornia, mamy dla ciebie oficjalną informację, którą musisz podpisać, że podejmujemy sojusz i nie będziemy prowadzili na terenie tego miasta żadnych działań wojennych. Oficjalnie. Ty, no ale wiadomo, że ja nie chcę prowadzić działań wojennych, nie? No bo właśnie my też nie chcemy ich prowadzić, więc śmiało kolego, pokazuj na miasto, to jest aż tak daleko naprawdę, to jest aż tak daleko. Wow. No szar, to jest kawałek na pustyni. Tu jest pustynia? Nie, to nie jest pustynia chyba, to jest bardziej plaża, bym mówił. Nie, to jest taka wysepka mała. Ej, ale co, że miasto? To? To jest wysepka, ej, tam jest nawet jakiś kurczak, on tutaj mieszka, ej, to tak, jest twoje miasto? Witam na Lodolandii! Co ty gadasz, to jest, ej, tu nic nie ma! Tu nic nie ma! Nie, jest więcej niż w gangu Polski. No w sumie racja, tu jest więcej niż w gangu Polski i tak. Dobra, jakby... Abra, gratuluję ci i jakby masz to jeszcze tam informację, tylko ją tutaj podpiszę sobie. Czekaj. Okej, okay. Dyplomacja. Ej, USA. Ale wiecie, że to nie jest Lodolandia. Też to podpisz, nie? Ale przecież jest pustynia jakaś, więc no to musi być Lodolandia. No i nawet zielona trawa jak w biomie akacjowym. O kurde. Ej, faktycznie. USA oficjalnie uznaje miasto Lodolandia Abry za swojego sojusznika i oficjalnie oświadcza, że nie będzie prowadził z nim działań wojennych dyplomacja USA. Aberka. Dobra, podpisuję. Abergsoni... No kurczę! Abergsonictonix. Okej. Okay. Dobra. No i poproszę teraz informację, żebym mógł ją zarchiwizować, nie? Proszę bardzo. Tak, tak. Okej, okay. A jeszcze czy to jest serio to Lodolandia, czy nie, bo już tak bez beki pogubiłem, okej? Jakby naprawdę, tu jest zbyt dużo mieszania się, naprawdę, kolega. Ej, co? Tu jest Guardian, a tu jest ta twierdza? Naprawdę? Kurde. Jak czy my teraz w ogóle wiemy, jak wrócić, panowie? Tak, ja wiem, że jestem u siebie. Ja mam nadzieję, to dawaj, zaraz polecimy do tego, twojego miasta, jeśli to jest nie twoje dobra, miasto, to dawaj. Wsiadaj, szybko. Dobra, nie ma czasu na gadanie, lecimy, abra, szybko. Dobra, mów szybko, to chodzi, co mi chciałeś się tłumaczyć? Jak zepsujecie moje miasto? Nie, nie zepsujemy go. Możemy nawet ci ofiarować w ramach sojuszu jakiś amerykański samochód, jakbyś chciał. O! Ale jaki u mnie jest lód, u mnie nie ma jak nim jeździć. A, zbudujemy ci jak jakieś autostrady, kolego, czemużby nie? Zbudujemy je. O! Połączenie między Lodolandią a resztą byłoby i to podziemne byłoby genialne jeszcze, nie? Ej, super pomysł. Zobaczymy jeszcze, mój drogi. Okej, okay, czy my naprawdę wiemy, gdzie jesteśmy, czy nie? Bo już tak powiem ci, że troszkę się pogubiłem. No gościu, jestem u siebie. Serio, amerykańska przecież... owca! O amerykańska kurde, owca! Wysiadka! Niech żyje Ameryka, proszę bardzo, to dla ciebie, koleżanko. Pan, okay. To jest amerykańska owca. Ale dobra, wracamy do wozów. Dobra, ale co mi chciałeś wyjaśnić po drodze, kolego, bo już tutaj powiem ci, że naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Nie ma czasu na wytłumaczenie. Dobra, gdzie płyniemy, szybko mówię, no ja tak specjalnie was prowadzę, żebyście nie znali trasy, żebyście nie wiedzieli, gdzie jesteście. Ej, faktycznie, ej, zaraz tak serio, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jak na zewnątrz odwiedziesz, to spoko, nie? Bo tak się teraz serio powiem, że rozgubiłem na maksa, okej? Okay? Witam w Lodolandii! Uhuuu! Ty masz tutaj nawet te! Ty masz tutaj nawet chomiki, stary, naprawdę! Ale jazda! Świnie. Ale fajne chomiki, no. Ale one Basia wyrosły. I Zysio. Zysio. Przecież to są Zysio. Chomiki. Zysio. O co ci chodzi? Basia i Zysio. A to jest Funfel? Ej, co? Tylko mu tyłek odmarza, co ja ci mówiłem, że na lodzie masz nie siedzieć. No. Okej, okay, powiem ci, że masz tutaj bardzo ładne miasto. To jest twój domek pierwszy, czy jak? Bo nie no. Mam pojęcia. Tutaj sobie tak żyjesz. Moja komnata tajemnic. Rozwinięty nawet tutaj, powiem ci, że masz tu nawet name taga swojego. Masz tutaj dość sporo diamentów. A gdzie jest jakiś może tutaj Rybson, co? Nie ma żadnego? Mam. On nie ma przy sobie. O, tu. Masz go przy sobie w serce cały czas. Bardzo tutaj dziękuję patrz, za uczciwość. Patrz, pokażę ci, patrz. No, pokażę śmiało. Okej, okay, ale żebyś go nie zgubił, nie? Zabuduj go od spodu jeszcze, kolego, dla pewności, żeby ci nie uciekł, wiesz co? Tylko to jakieś poleczki wbije, stary, ponieważ teraz chyba oficjalnie będzie powitanie o. Rybsona na ziemi Lodolandii, i tere, stylu. I no. Czekaj. Rybson. O, dobra, w końcu, no. Rybson! Rybson z Montany, proszę bardzo. Hejka, ale ziomol. Rybson. Ale ziomol, Rybson. Nie? Gratuluję. I to niech ale będzie, ziom. Niech Rybson będzie znakiem pokoju między gangiem Ameryki, a twoim pięknym miastem. Tak, i to jeszcze będzie znakiem pokoju. Drzewko przyjaźni, nie macie mączka kostem jakąś, czekajcie. Może jakoś można skrzynce koleżko. Drzewko zobaczymy. Z Colorado, ale drzewko fajne. Z Colorado. I nie masz tej kości naprawdę, ale tutaj jest, powiem ci, że to troszkę mam biedny. Mam przy sobie. Będziecie musieli troszkę wejść chyba. Okej, mam. Masz jednak, okej, dobra. O, wow, jakie ładne drzewko. Ale ładne. Super, ej serio, jeśli chodzi o jakieś tam, wiesz, wsparcie finansowe, to tam na luzie, nie możemy cię tam wspomóc, jeśli chodzi o diamenty, złote, emeraldy, wieśniaków, jeśli chodzi gościu, o transport, ja naprawdę. Potrzebuję pomocy przy budowie, bo ja nie umiem budować. A co byś potrzebował? Co by mam ci zbudować, tej koleżko, powiedz. No nie, no ja bym potrzebował z wami się dogadać, żebyście po prostu pomogli mi zrobić moje to miasto. To z Afryką może cię nawet pomóc, stary, jak ktoś, ponieważ to jest tak, że jak mamy sojusz ze sobą, to mamy taką, wiesz, pomoc wzajemną, bez żadnych tam, wiesz, opłat. Więc czemuż by nie, tak możemy sobie zaraz ustalić. Czy to jest też drzewko? Wow! Ej, ładnie tutaj jest. W ogóle powiem ci, że też ci mogę tego zazdroszczę, że masz takie ładne owieczki tutaj. Naprawdę się mega zazdroszczę. One są ej, fajne, chyba dostałeś miśowe. Nawet, o ile się nie mylę, nożyce z Maryland. Nie może teraz sobie je golić tutaj. Czemużby nie?
Masz nożyczki jeszcze? Mam, to prawda, nożyce z Maryland mam. To golowce? Ale nie działa. Aha, tak amerykański. Pewnie mam dwa. Stary, patrz! Uho! No i proszę bardzo, widzisz, przydały się. Nożyce z Maryland pozwalają ci golić amerykańskie owce. No powiem ci, że no świetne takie urządzenie. Ale nie? Duże. Dużo, tak, bo one są, jeśli chodzi o owieczki, największym możliwym okazem, bo są amerykańskie, czyli duże. Amerykańskie to jest na nim od dużego. Trochę wygląda jak miś polarny, ale niech nie, będzie. Nie, tam ty się nie, nie znasz. Nie znasz się, chłopie, nie znasz się. Ma tylko taki wystający ryjek troszeczkę, ale nie, to jest ogólnie owieczka amerykańska, no. A weź gołdę szłapką. Po co? Ale nie, owiec się nie, one... bije. One są ja pokażę, agresywne. Amerykańskie owce ci oddadzą. Oczywiście, że tak, bo one sobie nie dają wchodzić na głowę, nie? Więc będą ci oddawały. Ej, dostałeś jeszcze, jeśli nie mylę, chyba zimę naszą, co? Czy nie? Nie. 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 Tej skrzynki nie znaleźliśmy, dobra, okej. Okay. Dobra, to nieważne, never mind. Ale powiem ci, że też ty, widzę, że brakuje ci Grazir za kolego, więc no, trzeba będzie no ktoś jakoś tutaj skołować. No nie, ja będę potrzebował pomocy ogólnie naprawdę. Co byś potrzebował, po prostu do nas pisz, a my ci pomożemy zawsze, kolego. Ponieważ jak jest sojusz i nie będziesz nam robił, kolego, na złość. Będziesz... Ja całe, wszystko po czym teraz biegamy, chcę podmienić na Grazdirta, na trochę piasku, rozumiem, może trochę lodu, tak żeby było połączone, tak jak tutaj taki widzicie, normalny teren, lodu. Tak, taki teren zwykły, tak, ale tak, żeby było ale lodowce, te takie stojące klocki, to jakby je zostawiam. I powiem ci, że to jest najbardziej oryginalny pomysł, wiesz, bo takiego chyba nie było. Macie jedzonko? Jedzonko mamy amerykańskie, jest takie, proszę bardzo, kolego, to dla ciebie. Wiesz, jak chcesz. Mamy ich sporo, więc mówię, jakby było jak tam, wiesz, potrzebna pomoc, to do nas pisz, dzwoń, my ci pomożemy zawsze, mamy dla ciebie sporo jedzonka, materiałów budowlanych, pomocy, jeśli chodzi o architekturę, wszystko możemy ci załatwić, co nie? Ale mamy swoją cenę, kolego. Słuchaj. Jak to? Oczywiście my nie będziemy od ciebie brali żadnych opłat, ale mamy ostatnio u siebie, powiem ci, że bardzo małą ilość amerykańskich owiec, więc będziemy musieli od ciebie jakoś transportować, wiesz? Owce, tak? Tak, amerykańskie owce, tak, no. Owieczki się nam przydadzą. Się jakoś, no, okej, dogadamy się, no co spoko. Jakby no, widzisz, nieważne z kim, dogadasz się, jak umiesz gadać, dokładnie. Więc no, dziękuję bardzo tutaj za... Ej, masz tu creepera, kolego, wiesz co? Może lepiej te lampki z Nevady sobie tutaj rozwieźć, bo nie masz tu i powiem ci, że się robi niebezpiecznie. Dobra, nie macie, chłopie, wyjaśniamy cię. Okej, no więc no, uratowałem ci życie, więc no, juhu. Czy zaraz będę bohaterem narodowym? Czy nie? Ale jak uratowałeś? Ja bym go rozwalił. A będzie tu mówił jakiś pomnik? Mogę go sam zbudować. Nie wiem, chcesz, musiałbym nie? się zastanowić. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Ej, w ogóle, wow! Ej, lampy niszczą też lód, naprawdę? Co ty ej, gadasz? Co? No, ej, bo ty masz tutaj ten taki, wiesz, taki lód zwykły, musisz mieć ten taki bardziej zmrożony, wiesz, żeby tak, się tak, to niszczyły. Tak, dobra. Tak. Więc cóż, dziękuję bardzo tutaj za odwiedziny i za możliwość pokazania nam tego miasta. No i my się chyba widzimy jakoś tutaj niedługo, kolego, nie? Widzimy tak, się w internetach, się dobra. Tutaj się ej, w ogóle, gdzie były nasze pojazdy? A tutaj, tu ja mam parking. Dobrze, to do zobaczenia tu. W internecie. Do zobaczenia w internecie. Niech żyje Ameryka. Więc teraz eksterpujemy, co teraz do Ameryki. Więc serio, moi kani. Siema, trzymaj się. Więc to będzie, moi kani. Subujcie kanał, jest to bardzo ważne. A my już sobie oficjalnie wiemy, gdzie mieszka Berka i wiemy, jak wygląda jego miasto. Będzie tak stary, szczerze, że no, według mnie ono wygląda o wiele lepiej niż miasto Gangu Polski. Jakby naprawdę, ej, no, wiele bardziej rozwinięte. Dla mnie tak samo. Ma o wiele więcej budynków, jakby z tego. No jest po prostu piękny, bym to ujął. No naprawdę, jakby będziemy tutaj oczywiście pomagali, moi drodzy. Ponieważ to byłby też piękne, żeby był taki, tutaj, wiecie, wspólny nasz tutaj taki. Nasza wspólna praca, aby to wspólnie rozwijać, nie? Więc czemuż by nie, moi drodzy, więc subujcie kanał, jest to bardzo ważne. Followujcie na Instagramie Elvisa Podłoga oficjalnie, bo teraz lecimy po 20 koła, moi drodzy, więc to jest po prostu to bardzo ważne. Za każdego follow będę bardzo wdzięczny, czy bardzo wam polecam mój drugi kanał Elvisa Games, do którego macie też moje ostatnie odcinki, więc mega dziękuję, a my się widzimy jutro. No i cóż, niech żyje Ameryka, się będą leczko i pozdrowionka, do jutra, moi drodzy, yo!